Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i... No, przywitajcie się. Siema, jestem Lufcik. Siemanko, jestem Archaik. I witam was w drugim odcinku 7 sezonu z MTA DayZ. Podkreślam, że MTA nie było dokładnie miesiąc, jeżeli chodzi o sam odcinek. I teraz wracamy jakby w grupie Trio. Chociaż rekrutacja dalej jest otwarta. Jak zauważyłem, podań nie było zbyt dużo tamtego tygodnia. Ale to w sumie może nawet i dobrze, bo nie ma żadnego bałaganu i chaosu w tym wszystkim. Dobra, teraz zadam wam pytanie. Dlaczego chcieliście dojść do mojego gangu? Ja, bo nie miałem z kim grać, a samemu to się nie chce bardzo. A Archaik? No ja powiem tyle, że grałem wcześniej z jakimiś nubkami. Grałem naprawdę w wielu teamach i no nie mogłem sobie znaleźć takiego dobrego, zgranego teamu. No i raz, pamiętasz, może grałem z tobą przecież. Ja pamiętam, to było chyba na The DayZ. No i dobrze nam się wtedy całkiem fajnie grało i... No to były czasy The DayZ. No i zauważyłem, że jak grasz na nowo, no to mówię, no czemu nie? Tak, bo miałem poprzedni gang STW, gdzie było po 20 osób w ciągu 2 dni i no był kompletny harmider, którego no powoli już nie mogłem opanować, bo w większości to byli jacyś nieogarnięci. Ale myślałem, że to jakoś będzie dobrym rozwiązaniem, bo każdy by miał okazję, ale widzę, że to chyba jednak nie jest odpowiednio stosowne do gry i współpracy, bo jeden może robić co chce, drugi w ogóle nie będzie mógł słuchać. Dlatego zastosowałem właśnie ten tryb podania i z odpowiednimi wymaganiami. No i to jest dobre, ja myślę, no bo właśnie dzięki temu... Dokładnie, no. Dzięki temu, wiesz... Unikam niekompetencji. Dzieci. To też. Odciągniesz, oddzielisz no jakichś nubków, wiesz, jakichś dzieciaków, oczywiście bez urazy dla no, wszystkich, od, wiesz, od normalnych ludzi, już tak, poważnych, którzy chcą grać. Dlatego właśnie teraz nie będzie czegoś takiego, jak każdy będzie mógł sobie po prostu przyłączyć się do mojej grupy od tak sobie bez niczego. Bez nawet sprawdzenia umiejętności, czy to w komunikacji, lub w działaniu, tudzież akcje. Okej, okay, no to teraz zaplanowaliśmy sobie przed nagraniem, że pojedziemy do SF. Tylko teraz pytanie, gdzie konkretnie? No nie wiem, tak jakoś po plaży, przejechać się tam jakoś koło tego. Nie, potem jakoś jeszcze zobaczę w centrum, najwyżej się pojeździ. No tak, bo w centrum też może się ktoś kręcić lub nie. To nie koło lotniskowca, bo pełno kamperów jest. No tak, to raczej nie jest wskazane tam. Pożądane. No tak, tak. Jeździć, bo inaczej zginiemy i stracimy ostatni pojazd. No właśnie, bo dwa straciliśmy teraz niedawno. I przy okazji znaliśmy helikrasza, w którym było pełno itemów. No. Więc jakoś to nam zrekompensowało straty, chociaż i tak w pojazdach straty są wielkie. Nie wiem, czy zobaczymy. 70 amon zetki, czy kłada, czy coś tam jeszcze, bo ja bym wolał pojazd. No już chyba lepiej kłada, więc jakiegokolwiek pojazd mieć niż te amon do CZ-ki. W bazie i tak mamy dużo tego. To się teraz... Szczerze to wiesz, zabijesz typa i też będziesz miał. Rozglądajcie się we wszystkie strony, bo może gdzieś być pojazd albo wróg. A na tym serwie no to łatwo znaleźć się amon do CZ-ki, bo na ulicy leżą. Dobra, jedziemy teraz koło budowli. Być może coś się znajdzie. I nie, teraz nie odpisuję nikomu, ponieważ nagrywam, więc... Żeby nie było żadnych wątów do mnie, że nikomu nie odpisuję. Po prostu czasu nie mam przy nagrywaniu, żebym jeszcze jednocześnie odpisywał. Trzeba się skupić na graniu. No, no tak, dokładnie. Materiał jest nagrywany, a ja nie będę się zajmował pierdołami. No dokładnie, tak. A, dobra, to teraz może tutaj nieco podjedziemy. I w stronę miasta. Tutaj koło tych wieżowców, o, sprawdźmy jeszcze ten komisariat.
No, zobaczymy, czy tam coś będzie. No teraz chyba więcej tych pojazdów dodał niż wcześniej. No tak, bo niby zostały dodane, ale to nie jest pewne. Dobra, tu teraz sobie podjedziemy. Fajnie by było jakiś, nie wiem, Bobcata, Patriota znaleźć. No, cokolwiek, byleby już postawić się na poczekajcie, nogi. Ja muszę spoko, się na sekundę. Spoko, na sekundę SWAT. O, proszę, i mamy SWATa na za... O, dwa! No, proszę. O, ja... Jest dobrze. Jest progres. Zaraz wam powiem, co mają. Tak, brakuje dwóch kół. Ja potrzebuję silnika. A dobra, to wiecie co? Kto, kto ma koła? Ja mam koła. Dobra. To chociaż jednego SWATu uciągnijmy. Ten już jest gotowy, a ten, co było potrzebne, silnik. A to już mamy dwa SWATy, tak? No, ale silnik jeszcze potrzebujemy. Macie silnik? Nie. Ja pieniądze. No dobra, ale... to wiesz, gdzie możesz jechać? Hmm? Może jedna osoba ich jedzie SWATa odebrać, a ty, Skorpio, na przykład ze mną podjedziesz tego. Dobra, ja jadę. Do. Pojadę do GZ-a i zawiozę SWATa. Dobra, to... ty ze mną jedź tam na górę mapy, lewy górny róg na mapy, ten, za mostem ten. Ewentualnie jest możecie to. Jeszcze pojeździć tutaj po SF-ie. No to pojeździmy po SF-ie. Żeby znaleźć, wiecie. Z tego co pamiętam, to tam masz dużo tych. Dużo części takich do samochodu. To ale może czekaj, ale w które miejsce? Lewy górny róg mapy. Aha, to miasteczko. Lewy górny róg, no widzę. Tam często się respią te. No i temy do samochodów, takie tam, no przynajmniej na urzędnicy. No to jedziemy tam. Silnik znajdziemy i się wrócimy. No tam, gdzie jest Tierra Robada, czy tam... Nie pamiętam, jak to się nazywało za bardzo, ale... ten, coś Bay, tylko nie pamiętam. Bayside? No. No to jedziemy tam. I dobrze by było, jakbyś usiadł na X-ie, albo nie wiem. Znalazłem po drodze kolejny samochód, tylko jaki? Nie wiem, czy on jest rozwalony. Coś w stylu Eurosa albo Cheetaha. Aha. Po drodze niedaleko lotniskowca. Aha, to wiesz co, to go nie bierz na razie. Nie, to zaraz się wyciągnie. Wiecie, chcę zaprowadzić w spokoju tego SWATa. No to zaprowadzisz i... Aha, to potem przyjedziemy po ciebie. No i ładna niespodzianka na początek tego nagrywania. No to dobrze, że chociaż tyle się nam trafiło. Ale no zawsze przyjechać do SF. No jednak... Mieliśmy nosa do tego. Skoro jeżeli to jest na posterunku, to możemy jeszcze sprawdzić posterunki w Los Santos i LV. Ups, hydrant zniszczył. Wiecie co? Tam jest teraz pewnie mnóstwo graczy, więc... Dobra. Więc może poczekajmy. Znaczy możemy jechać, ale ja bym tak odrobinę sekundę poczekał pojeździć jeszcze po SF, niech oni się powybijają. Żeby w razie czego, wiecie, jakiegoś niepotrzebnego deda nie zaliczyć. No nie, przejeżdżamy teraz przez most i jedziemy do Bayside. Dobra. I tam szukamy części do pojazdów. Dobra. Ja jeszcze muszę trochę potłuczyć tych nazw miasteczek mniejszych, bo wszystkich nie pamiętam, jak się nazywa. No ja też nie pamiętam, jest Weston, Angel Pie, Montgomery. Tam El Quebrados. Red Country. Czekaj, Red Country. Fort Carson. Tak, Fort Carson. To czekaj, ja tu się poprzechadzam. No to poszukam. Wysadzę cię. Dobra, ja wejdę do bazy, to wezmę ze sobą jakieś... Jak ktoś, to cię będę obserwował. Nie no, to po prostu pojeździ tutaj. No dobra. No jak ktoś może i tak mnie widzisz na GPS-ie. No trochę mi się tu nie podoba tutaj, że... Nie widzę tego, wszystkich rzeczy jakie są na tym, no leżą. Jak ktoś, to przy okazji też ci mogę mówić, gdzie są jakieś części. O, super, znalazłem tego. Klucz. Czekaj, ja sam sprawdzę, co tutaj jest. No właśnie, plecaki są po tego, krzaki, a innych itemów nie ma, na przykład tak. Nie widzisz po prostu wszystkiego. No, ale najważniejsze, że już był progres w postaci odnalezienia pojazdu. I no to fajnie. To już jest dobrze, bo przynajmniej mamy już pojazd konkretny. To jeszcze taki z armatką wodną. No. O. No to już mamy jakby w pewnym sensie ratunek, bo na przykład jedna osoba może siedzieć na tym pojeździe i strzelać. A druga po prostu przeszkadzać temu, żeby nie strzelał.
No tak, polewając wodą, bo to jest idealny sposób na to. Nagrywałem tam raz odcinek, jak była taka akcja. Ale jeszcze ten nieszczęsny silnik. No to poszukamy, znajdzie się. Wsiadasz czy... Czekaj, tam sprawdziłeś już? Tak, sprawdzałem tutaj. A wiem. Jak coś, to cię jeszcze mogę tutaj ewentualnie wysadzić. I tu sprawdzisz jeszcze tą część. No bo w bazie nie mam już silników. No, Q też już zresztą. Wziąłem ostatnie 4. No to trochę tutaj słabo z tymi częściami, myślałem, że będzie lepiej. Ale no, zobaczyliśmy, spróbowaliśmy. Spoko, da się coś znaleźć. Najwyżej po drodze coś się znajdzie. Nie wiem jak macie GP, ale ja mam bardzo mało, bo tylko 17. 1473. No, mnie wzrosło z 200 do 400, no bo zabiłem tego... Jak mu tam było, Crazies? No. Zresztą też mi teraz z tego, bo tego gracza zabiłem, co teraz był. No tam przy halce zniszczonej. No to możesz od razu kupić chyba silnik czy coś. No ale to do GZ-u musimy jechać. Ale Archaik jest. A no tak, ja, no i on ma, to możesz kupić trochę tych części. Spoko, mam 1473 GP. No to... Tam nie wiem, dwa koła, dwa silniki i będzie GTS. Okej, okay, broni... Czy będzie jakieś za drogo? Nie, tam nie wiem, silnik kosztuje chyba 60... 300, 320 kosztuje, już wam mówię, tak, 300 GP kosztuje jeden silnik. No. Biorę. To weź jeden, przynajmniej jeden. Dobra, i koła są po 80. No to weź z 4. Okej, dobra. Jak zapalić samochód? Jedziemy po ciebie. Jakiś kolej znalazł samochód. W ogóle da się jakoś odbindować ten tab, żeby nie strzelać jak jest przyklejony? Weź ukośnik bind, spacja tab. Powinno zadziałać. Działa? Nie. Kurde. Unbind tab chyba. To chyba unbind. Właśnie. Dobra. Ale już... tak po prostu tab napisać z dużych czy jak? Z małych spróbuj. Nie wiem, jak dla mnie to powinno działać. Zgasiłeś pojazd. Serio? Na jakim cudem? Nie wiem, musiałeś chyba kana cisnąć przez przypadek. Nie, ale ja przecież tego. To nie wiem. Uważajcie, żeby się znowu nie zbugowało. Nie, spokojnie. Działa, ale teraz nie widzę listy. Aha. Ale to tylko trzeba się przerogować chyba. To czekaj, jedziemy już tam do GZ-a. I bierzemy tego drugiego swata. No chyba tak. No przydałoby się w sumie. No ale fajnie. No fajnie, fajnie. Mamy. Bo mamy trochę biedę z pojazdami, a teraz... No, mamy tylko ten motor z tego swata. Tak, bo quad i motor został stracony przez refresha. Cofki. No cofki, czy... Jak tam uważacie? Security cara wypadałoby jeszcze znaleźć, bo to całkiem spoko jest. Tak, jest niezniszczalne. No. Jeżeli chodzi o strzały, bo z granata to może jakieś sięgnąć. No tak, tak, ale... O! Typek chce wypchać HPV-kę. I to chyba... A nie. Nie, to nie są nasze. A, nie. A, on już wypychał, to... Jak my jeszcze przed tym, jak my zaczęliśmy wygrywać, to cały czas wypłycha. Tak. A potem się okaże, że jest nienaprawiony. Biedak wypycha. Silnik. A nie, czołg, ten mały czołg tam widziałem. A to nie, to są... A to dla ozdoby dali, nie wiem dlaczego tak. To nie jest nic ważnego. No, na jednym serwie grałem gdzieś tam, nie? I był ten czołg. Zrespiony, nie? Tylko, że do jego uruchomienia potrzebowałeś... O, bandytą się stałem. A bynajmniej mam czerwoną maskę. No to do niego uruchomienia potrzebowałeś tego, nie? Jak grzem pizgnął w ziemię. Jakieś 1000 silników, czy czekaj, coś takiego. Czekaj, moment. Już tam biegnę do ciebie. Okej. Lol. Dobra, już ogarnąłem. O, to tak jak mówię... Nie, dobra. Tylko po prostu glebę zaliczyłem. Dobrze, że nie skończyło się na zgonie. No to tak jak mówiłem, na jednym serwie tam czołg był, nie? No. Ukryty.
No i że do jego uruchomienia trzeba było jakieś 1000 silników mieć. A więc tak trochę, no nieopłacalnie za bardzo. No lipnie i to strasznie. Zanim byś go uruchomił, no to inni mogli go znaleźć, coś. No, dlatego to by nie silników miało sensu. Byś musiał jeszcze. Okej, jak coś to będziecie mieli w opisie dalej IP serwera, ten szablon do podania z odpowiednimi wymaganiami i możecie dalej pisać pod filmem swoje podania. I taka jakby propozycja, nie piszcie podań, jeżeli nie macie po wyżej 14 lat, bo wtedy nie przyjmuję. A mogę podejrzewać, że niektórzy nie czytają w ogóle wymagań. Gdzie jedziesz? Czekaj, bo... Archaik tam był. A, rozgadałem się. Ja mam tak ochotę... Patrzę, nie wiem, będę chamski, ale... Mam ochotę wyprać mu tę HPV-kę i go zabić. No to, to może do wody. Jeszcze bardziej by było chamskie. Wiesz co, dobra, to możesz mi przekazać ten silnik, najwyżej ja już pojadę. Dobra, odpuść sobie. Pojedziemy. Dobra, wskakuję do was. No z drugiej strony spróbuj. A, niech sobie sam wypycha. Aj, dobra, drobnego laga miałem. Dobra, my jedziemy teraz dalej do SF, a to w sumie możemy pojechać tą drogą. Przecież jest blisko. A więc po tego drugiego swata? No chyba tak. No to jedziemy w takim razie. I potem co dalej? Po tym swacie? Możemy przyjechać na inne komisariaty w innych miastach i zobaczyć. Jeszcze możemy się przejechać... Na lotnisko sprawdzić SF. No, tam to będzie ciężko. A zaraz to tam może na koniec. No. Zaraz wam pokażę, jeśli jest tutaj to auto. Ja nie wiem, czy on... No je chyba trzeba tylko naprawić. Możliwe, że jest całkiem spoko. Nawet nie jest... Nawet nie wybuchło. Nie miałeś żadnych jakby stłuczek czy wypadków przy podróży do GZ-u? Żadnych. To dobrze. No, sekundę mnie zarzuciło na zakręcie, ale to... Tam na skrzyżowaniu, tutaj zaraz, ale to drobiazg. Zagapiłem się na to auto, on tutaj stało. Ach, to już nie stoi chyba. A nie, stoi. Stoi. Jedź tam, zobaczymy. Kto stoi? O, auto. Cofnij się. Aha, rozumiem dlaczego. To może wiecie co, wyjedźcie tam, Archaik, ty jedź. To ja jadę. Ja idę do tego auto, zobaczę co jest, wyjedźcie po tyłu słata. Dobra. Mnie tam żal nie będzie. Tam tylko CZ-kę, ammo do CZ-ki, M4-ka. No, to nie jest dużo. No, military backpack. Military chyba, ten plecak będzie chyba najbardziej warty. No to lepiej, żebyś go nie stracił, bo ma najwięcej slotów. Tam, mamy jeszcze 3 w bazie. Tak? No. No to dobrze. Mi tam nie jest potrzebny za... Ale najlepiej jest mieć kojota. Muszę wam coś powiedzieć, on wybuchł. A zginąłeś? Nie, ale po prostu on nie jest naprawiony, nie może do niego wsiąść, on wybuchł. No to wracamy się po ciebie. Ewentualnie nie, ja... Jedźcie do komisariatu, to się przejdę do was. No bo mógłbym spróbować go baseball batem, tym turbosem ale, spróbować. To ale nie, on wybuchł. A, no dobra, dobra. No a jak wybuchł, no to już nic no nie tak, da się odratować. Tak. To jest po prostu wrak tylko. No to... Lipa. Koła ogącowane w kościele biją. To u mnie. Dobra. Dobra, teraz uważamy tutaj. Wiem słychać to. O, jak miło. Opony znalazłem. Spoko. Jak miło. Nikt nie pomyślał, żeby tu przyjechać. Tak. A czy to ktoś tutaj poza nami jest myślący? No, administratorzy, supporterzy. Okej, okay, ale... Czekajcie, ja się wyciszę, bo okej. Szczerze też bym mógł tak na moście się skampić na lotniskowiec, może kogoś bym zabił. Ale
Nie wiem, czy warto ryzykować. Ale mówię, że tam masz pod tym mostem czerwonym, nie? Tam się mam taką jedną kampę. Ui, działa. Jak coś to ten archaik, boże tym. Lufcik. No, lufcik będziesz ze mną jeździł na tym. Na krosie, czy tam na motorze, a on będzie lał wodą. Taka będzie taktyka. Ty będziesz strzelał, on będzie lał wodą, a ja będę kierował. No dobra, spoko jest. Ale czy my mamy crossa? Archaik ma, nie? Tak, znaczy ja mam crossa. Ale to jest jego własny. Masz? Tak. Masz... A, dobra, ten tu jedzie się. Ja przez tunel chciałem przejść tam już. Czekaj, to ja podjadę pod ciebie. Nie no, tu jedź, nie, w dobrą stronę jechałeś. Aha, dobra. Tam mam bliżej do wisia. Spoko. Luknę tylko... No tak. Bo teraz na dół zjedź jakoś. No nie widzę nic tutaj. Albo wróć się na autostradę, już bijam do ciebie. No już. To jadę go odwieźć. To raczej ja wbiję. Już, będę szybciej. Powiem wam, że całkiem fajny skin. Bandyty? O, Tollboxa jeszcze znalazłem. Aha. Nie, no chodziło mi o SWAT-a. Że ło, fajny... uwaga, koleś! Gdzie? Tam, gdzie ja jestem. A to ty. No to ja byłem. Ludzie, to nie strasz. Na GPS się patrz. LOL. Znaczy, patrzyłem się, ale po części... Widziałeś to? Patrzyłem, ale też po części nie zwróciłem na to uwagi, że to... Aj. Możesz być ty, ale... Dobra, taki szczegół. Okej, dobra. To teraz... Gdzie jesteś, Archaik? Zaraz będę na skręcie do GZ. To jak jeździmy motorem dalej, czy bierzemy SWAT-a? Znaczy, weźmiemy jednego SWAT-a. Tak będzie najlepiej, jak rasa jakoś oszczędzimy. Masz na myśli to, czym jedziesz? Tam. To nie jest cross. Wiem, ale ja... jakoś... Przyzwyczajony. Tak. O, bo na dużej tej ilości serwerów nie masz takich aut. Tam. To czekaj, a ty już jesteś w GZ-cie? Ja? No tak, to my tam też już jedziemy, czekaj na nas na tym spacie, ja zaparkuję i dobra. Możemy dalej dobra. Podróżować. Na poprzednim serwie co grałem, nie? To administracja się zabawiła i zrespiła tego. W różnych miejscach tego. Trzy admirale wokół siebie, nie? I tego. Tak samo było z Dodo, nie? No. Wtedy Dodo to łatwo było zdobyć i admirała. Tak wiesz, nie? A inna auta ciężko, a tego nawet nikt nie brał do bazy. Bo tam chyba można było mieć trzy w dużej bazie można było mieć trzy latające pojazdy tylko, nie? A 12 jeżdżących, nie? Tak. A jest to takie zoleki. Dobra, a za bazę lecicie? A za bazę się płaciło 40 zł, nie? Ja to się złożyłem z grupą, ale włączyli ten serwer. Dobra, to jak coś to parkuje już pojazd. Czekaj, ten klucz francuski odłożę. Okej. Ja mam jeden. Przy ja sobie. Też mam przy sobie, ale ja mam dwa. No, to mamy już trzy pojazdy. W sumie jest dobrze. Możemy znaleźć jeszcze potem więcej. No. Ale teraz by się przydało jeszcze jakąś akcję zrobić. Bo nie było w ogóle. No szkoda, że nie nagraliśmy tego jak my tam z lotnisko... nie lotnisko, więc. Helikrasza? No, helikrasza. Bo nawet trochę fajnie było. Skorpio się zbugował. Musiał rekonektować. To czekaj, to wyprowadzę już SWAT-a. Dobra, ja na sekundę... Muszę... No dobra, dobra, spoko. Dobra, jestem. Ile już nagrywamy? Jakoś pół godziny? Z 20, może 5 minut już będzie. Nagramy tak, nie wiem, do 40, może 50 minut, bo takie nagrywam zazwyczaj z MTA. Zwalaj mi stąd. To wtedy bym go zabił na przykład. Co on tam ma? CZ-kę? Co to jest? A my mamy działko wodne. I na klatę przyjmę. No. Dobra, Archaik zaraz wróci
Też skinami mi się przydało znaleźć jakiegoś. Ja mam przy sobie kamuflaż pierwszy. To dobrze. To wsiadać tam. Ale to jest ten kamuflaż, co ma Skorpio w tej chwili. To wiesz co, inny pomysł. Wespnij się tam na ten domek, na dach tego domu. Nie wiem, mi się od z tyłu spróbuj wejść, tak jak ja. Czekaj. Dobra, zaraz zobaczę, czekajcie. Moment, tak jakoś... Nie, mi się bardziej tutaj z tych no, kamuflaży no, dajesz, to dobrze. Podobają te Lara Croft czy tamtego kolesia z kapturem. To może teraz z tym kapeluszem. To co proponujecie? SF? LV. Znowu? LV. Dobra. LV, dobra. Najpierw wszystkie komisariaty, bo jak widzisz, nie sprawdzili. A właśnie, a co z twoim znajomym? Napisał podanie już, czy zapomniał się? Jeśli chodzi o mojego, no to ja mu powiedziałem, że ma dzisiaj napisać. Powiedziałem, że dzisiaj będziesz nagrywał. No to tym bardziej przy odcinku. No tam to będzie tam dasz. No ten szablon podania z wymaganiami. Ale w trójkę to też można fajnie nagrywać. Nie ma takiego nieogaru. No tak. No ja pamiętam jak z Fortizem nagrywałem, to żeśmy tego całą grupę The Daisy administracji rozwalili, bo tam pojechali też nagrywali. Tak. Jeszcze strzypanek, rozumiecie. Trochę wolne to, ale. No cóż, no to jest ta woda, ale zaleta jest działko wodne i jest wytrzymałe. Więc nie narzekać. Skorpie, porusz tym działkiem. No. Nic się nie stało. Właszaj! O Jezus! Czego ty się boisz, by się zrobiło na tym komisariacie za 30 minut? No tak. Nie, bo przez chwilę pomyślałem, że się ten, że lufcik się obraca razem z działem. Nie no, dobra, podniosła mnie fantazja i się zagapiłem trochę. Dobra, to gdzie jedziemy? Konkretne miejsce? Komisariat. A, dobra, to ja wiem gdzie to jest, to sobie podjedziemy. O, to chyba każdy powinien wiedzieć. To gra w GTA. Wyciszę tylko telefon, żeby nigdy mnie nie zadzwonił przypadkowo. No tak, czasami się zdarza, że ktoś wejdzie do pokoju. Nie, akurat telefon zadzwonić. Do a to jest dość. Ostatnio. A to jest dość częste. A zwłaszcza przy nagrywaniu. No tak. Najlepiej mieć nie przy biurku, tylko tam gdzieś pod poduszką. No tak, tak. Najlepsze. O, też przy okazji byśmy mogli wziąć trochę medykitów i tych wszystkich, jak jesteśmy koło szpitala. Dobra, to już tu podjeżdżamy. Zaparkuję ładnie, chociaż nie wiem czy zmieszczę. No to możesz patrolować po prostu. Dobra. Podleję kwiatki. O, trochę medykitów jest. O, będę zombiaki polewał, chociaż nie działa coś. Headpacków nie bierzemy, bo to po co? Bandaże jeszcze tylko w razie czego. Morfina. Jak coś to leje zombiaki. Bloodpacki biorę. O Jezus! Te uważać. Dobra, ja już zapełniłem wszystko. O Jezus, co to takie wytrzymałe jest? Yeti. Nie trafiłem cię? Dobra, strzelać, jest unieruchomiony. Painkillery. Zombiak mi się wstał. Dobra, stój, ja się rozpędzę i powinienem wskoczyć. Ooo! Od tyłu z tego. Od tyłu mówię ci najlepiej. Dobra. No, drzwi ci się zepsuły. Oj, tam wywalone. Pozwól, że naprawię. Okej. Ty nie krwawisz? Nie. Aha, mamy przebitą oponę. Serio? Dobra. Dobra, to trzeba naprawić go. No to... Czekaj. To bijcie baty. Nie tak! A jak? Musisz... Czekaj, ja naprawię go. Czekaj, bo ja z tego... Po prostu nie naprawiałem jeszcze nigdy. A jak to musisz? Wziąć się rep... Wyjdźcie wszyscy. To musisz wziąć, że tego naprawiasz? Sorry? Lol, jaki odgłos był. Ten pojazd został naprawiony. Krwawie przy siebie. Sorry, to masz się... bandaż? Mam, aż... Już ci mówię ile? Aż 4 jeszcze. A to... Ale to jak? Po prostu każdy musi wyjść i tego? Tak, bo inaczej nie da się go naprawić. A to nie wiedziałem.
Trafiłem kogoś? Nie. To jest pierwszy raz za taki sposobem naprawiam. Dobra, jedziemy. Już. Ja już też. Lol. Ale do CZ-ki na domu 30 przy sobie, więc można pokampić zawsze. No. Dobra, pojedziemy jakimś Chce ktoś Bloodpacka, bo widzę, że Archaid. Ile masz Archaid krwi? Ja nie krwawię. Ale krwi, bo mi się pokazuje, że tego, że mogę dać ci Bloodpacka. O, A, on bo tam. 1100. Czekaj. 1100. Czekaj. Skorpio, opona. Opona. Znowu? No. Ale nie, znalazłem. Aha, do mnie to wsiadam. Moment, napiję się jeszcze. Okej. O, makaron. No właśnie. Co tu jeszcze jest? Alice Pakpak. Dobra. Ale. Nie wiem, czy wbijesz teraz. Bijesz. Nie, ja umiem. Tylko jeszcze byś dał się przykleić. Czekaj jeszcze, bo ja chcę na tym działku. Możesz się To zatrzymać? Okej. spoko. Dobrze, jesteśmy niedaleko. Ło, co to za lagi są? A tu nagle trzy tego. Wycofaj. Wiem. Jakieś tego. Dwa motory, parę SWAT-ów i tego. To jak one się nazywały? Te samochody policyjne. FBI Ranchery. No, to już by było. Już Magia, ma. tylko kolejny problem. Nie No to mamy już tyle mamy części. Police Squad. O, patrz. Jakieś zombiaki martwe. No to. Coś się kręci. Ktoś tu już. Zombiaki po jakim czasie znikają? Zależy. Ale ktoś tu już chyba mógł splądrować. Ale nie zawsze będzie. To wiecie co? Ja się przejdę na dół i zobaczę, co jest. No to czekaj, po. Aha. Dobra, dobra. Tu masz wyjście. O, jak ładnie silnik znalazłem. No to się przyda. Lol, kto strzelał? To Ja. Archaik. Dwudziestu siedmiu graczy, może kogoś jeszcze spotkamy. Pewnie. Haczetka. Oj, coś mi tu mówi, że bieda będzie. To jeszcze nam zostaje LS. LS i ewentualnie możemy sprawdzić parkingi. No. Cywilian dwójkę znalazłem, hunting backpack, nie wiem czy brać. Weź skina. Skina sobie weź. Po prostu. Ale jaki to był? Jeszcze krzyk. Civilian dwójka? Nie powiem ci. Już ci mówię. O, jaki żart. CDS. Jakaś maska taka, która nie ma twarzy. A. Oho, jest restart, to. To O, może jak area? padł. Area, no. Jesteśmy w Za sumie bardzo blisko. ryzykować nie chcesz? No ale to możemy się po prostu przejechać, tak. No to może tak, jedna osoba przy tym, jak to się nazywa, Nie, no bo. radarze. No bo to kampić nie ma co tam wchodzić do. No właśnie, Możemy się przecież przejechać. mamy działko wodne, mamy opancerzony dobrze pojazd. To co nam mogą zrobić? Dobra. Patrzcie, jaki bez twarzy. Tylko że teraz tu się zatrzymajmy, bo będzie ten respawn No ale i będą zobaczcie, lagi. jak to wygląda, taki bez twarzy. Slenderman. Dobra, to na chwilę zrobimy cięcie ze względu na La. proces, no, restartów itemu i lagów. Okej, już jest po restarcie, wszystko się zrespawniło, tak jak powinno. Co? Co się stało? Co wam się stało? No, przejechaliśmy Network Trouble jeszcze raz. A. Uważaj. Dobra. Lol. Uważaj. Uważaj. A swojej postaci nie widzę. No. Dobra. Tylko plecak. No ja też tak widzę. Dobra. Dobra, ja już nie mam. Już też się mam. Nie, jeszcze tylko w. Aha. A, dobra, jeszcze. Jeszcze trzeba poczekać. Teraz tak śmiesznie wibrujecie. O, teraz ja mam network trouble. Okej. I daję mam tylko plecaki. No ja mam tylko akurat jak tak tamarką inaczej podjadę za siebie. No. Czemu znowu mam?
No, żeby nie wywaliło. To jest jeden problem tego. Dejza. Tak. Jedyny jaki jest chyba. No, to my już tu? O, no, już. Chyba tak, już dobra. Żyjecie. No. Dobra, jedziemy do Rei. Wszystko w pizdu. Mamy jednego swata i motorynkę, to... To można też powiedzieć, że ja mogę iść na jakąś górkę i tego. Sobie przekampić trochę. Ale najlepiej to możemy po prostu tak przejechać obok Rei, nie ryzykować i nie wjeżdżać do środka. No dobra. Kto ma najgorszy plecak? Skorpio, nie? Ja mam Kojota. Więc nie jest aż taki. Mamy dwa military. No to ja mógłbym tam pójść. Ja mam jednego military jeszcze w tym. U siebie w... bazie? Nie, chodzi mi o ekwipunek. Sprawdzimy jeszcze opuszczony lotniskowiec, czyli te wraki. O, właśnie. O, bo teraz właśnie reset. No to przecież... Na szklankę też możemy się przejechać. To szklanka na koniec. Zobaczymy zresztą... Bo na lotniskowie jest to chyba nie. Zresztą zobaczymy, ile akcja będzie trwała, nie wiem, tutaj, na Rei, w szklance, więc trochę to zajmie nam. Więc sobie... Na wyspy się nie opłaca chyba jeździć, nie? Czy ja wiem, na wyspy można. Tam. No, ja jak nie miałem bazy, to się o... Dobra, zejdźcie i przeszukujcie te wraki od środka. Krzaczor. Dobra, zakładam sobie MP5. Nóż, to nie. Lol, już patrzę, widzę z tego słata, już się przeraziłem. No tak, bo słat to postrach. O, widzę zombiaka, który idzie do... Typa, widzę typa. Gdzie? Tu, przede mną, widzisz? Czekaj. Tam, w tym tunelu jest, bo widziałem, jak zombie szło do niego. Czekaj, ty... Tu, czekaj. W tym jest. Dobra, leję go wodą. Chociaż nie trafią. Strzelaj w niego. Dobra, zabiłem. Zabił. Ale jak człowiek. No to szybko. Lol. Co się stało? Przeżyłeś? Tak, ale na pulpit mnie wywaliło. To masz szczęście. Dobra, przeszukam go, zobaczymy. Lol, zombie mnie nie bije? Nie. Powiem tak, że nic nie miał wartościowego. Aha. Jeden mag do PDW i zapalniczkę jedno koło wezmę od niego. A złok się gubimy, malo. Jak coś, to cię będę też leł wodą, żeby te zombie... Dobra, jestem już. Już możesz zaprzestać. Dobra. Czekajcie, to... Skin miał taki jak ty, czy jak? Dobra, nie ma tam nic, uciekaj. Kałacha miał. Dobra, uciekaj, bo stado zombie cię. Dobra, to jeszcze chodzi, jeszcze tego. Przeszukamy. Jebut. Za dużo krwi to ja nie straciłem, tylko 300. No to dobrze, w sumie. Eksem czwórki do niego, a ten... Kolejny typek. Gdzie? W krzakach? Czy na tym budynku? No tutaj idzie. Jest typek. Odejdźcie, on jest mój. Na dachu? Nie, tutaj. Tu jest. No, musisz mnie? A, 3 kile. Ładnie. Jestem takim supportem tutaj. Leję wodą i leję. On się wykrwawił. A to pewnie był ten, co tu chciał przyjść po swoje ciało. Tak. Spadochroniarz. Dobra. Jakie to piękne. Tylko kile się naliczają. No ładnie. A ja tu jestem support. Ach, już 4 kile dzisiaj. Ładnie, ładnie. Ładnie. O, jest fajnie. Dobra, Archaik. Jestem. Czekaj, to wskocz tam szybko. A, mogłem nie zakładać skina, bo im był teraz bandytą. No teraz jesteś bandyta i ciesz się, że masz 4 kile. Teraz to... podjeżdżamy pod Areję. Tu się będzie. Ale widzisz, skina nie mam złożonego. Powinien ci się za chwilę włączyć. O, wyłączył ci się. A, widzę kogoś, jak tutaj już coś męczył. Obserwujcie, bo znowu mogą gdzieś jacyś biegać. O, dobra jest. Jest, dobra. Tak, teraz trzeba uważać na kamperów. Co jest? Już chciałem. Biorę M4 i... Tu się coś działo. To się działo coś. Jest typek. Gdzie? Gdzie widzicie go?
Dobrze. Dobra, ja nie mam killa. Dobrze, ale no stworzycie tutaj zagrożenie i jest współpraca, no. A wiecie co, ja zakładam ten skin cywilian, bo mi się buguje, ciągle się zmienia i broń mi zmienia. No, okej. Okay. Ale najważniejsze, że współpracujecie. O, mamy tą paczkę. Paczka. Jaka paczka? A, to. No, ta, tylko wrogowie co chwilę będą przychodzić, dlatego to jest. To ja to przeszukam. To ty przeszukaj, a my będziemy jeździć wokół. Mam najwięcej do stracenia, ale. O, lol, shotgun, shotgun. Kto? Nie, CZ-ka, CZ-ka, uciekać, uciekać. Uciekamy, uciekamy, szybko. Dobra. Czekajcie na mnie. Dobra. Dobra, na G, na G, na G, na G. No już, już na G wbijaj. Jedź. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Czekaj, jedź, jedź, jedź. Dostałem. No, kurde. Ale ciało się zbogowało. A, dobra. Dobra, co tam miałeś takiego? No w sumie no. Ja to... No w sumie niefortunna. Ja to no dobra, no. Ale to... Jestem tutaj. Tak? Gdzie dokładnie? Opuszczone. Dobra, to jadę tam z powrotem. Ale tam za dużo w tym nie było. 19.4 tylko. CZTK nie, ja nigdy tego nie było. I teraz jadę cały czas prosto. No. Mogę... tam wszystko co mamy, to mamy w bazie, ale się skopiowały ci... Zon strzela. Skorpio. No? Tu jest koleś. Ale dobra, jedź, jedź. Nie, jedź, bo to ma ty. Albo czekaj. No, zestrzel, zestrzel go. Dobrze. Tu jeszcze widzisz? Jeden był. Gdzie go widzisz? Tu, koleś a, jest. Jest, jest. Dobra, strzelaj w niego, strzelaj. Lager, pieprzony. No, kurde, weź, teraz, bo go leję wodą, leję go wodą. Dobra. Jaki lager? Dobra, wiesz co, wsiądź... Dobra, jedź, 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 on nie ma nic ciekawego. Dobra, jestem już na pasie startowym opuszczonego. Albo lej go jeszcze, ja tylko przeszukam ciało tego kolegi. Dobra, ale jeszcze zombiaki są. Mojego to rozumiem, że nie wzięliście nic? Nie, 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 ale on miał ammo do CZ-ki dużo. Aha. To był chyba ten, co strzelał. On ucieka już, więc... Bo on nic nie miał. Nie będzie stwarzał zagrożenia. Military, Skorpio, możesz przeszukać ten plecak, jak tylko wezmę. Pojeżdżę tu. Weź tego kolesia, bo on miał tam jeszcze CZ-ki military. Czekaj. Dobra, przeszukajcie, może nie wiem, co sobie wezmę. To możesz iść, bo tego już nie ma kampera, bo to on do ciebie. Helka, helka, uważajcie, jest helka. Dobra, tu jedziemy. Jedź, 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 uciekaj, bo z CZ-ki już jest strzelałem. Jest helka i prawdopodobnie wysadził typa. Dobra. Zabierasz coś tego? Nie, ale widziałem z daleka. Dobra, bijaj, bijaj, bijaj. Na G nie, dobra. Z tyłu, z tyłu. Widzę kolesi, dobra, dobra. Szybko, szybko, dobra, jedziemy. Uciekamy kilka... stąd. Nie przeszukałem całego, ale... chyba tam... Było brać co najważniejsze. 7 ammo do CZ-ki wziąłem. No to dobrze, CZ-kę. To bardzo ja dobrze. Ja się położę, bo i tak nie mam broni. A więcej to ja miejsca nie miałem. No i ładnie, 5 kili już. No ja też jednego zaliczyłem. Co tam zwracać, nie zwracać uwagi na to, że ktoś pisze, że leszczę. No, no co, jeździmy sobie z fatem, mamy prawo. Nikt nas nie broni. Ja nawet tu nie czytam czatu. Patrz, krzaki rozstawione. Dobra, to jeszcze możemy pojechać do tej szklanki. No a jeszcze, o, lol, koła mi się zbugowały. No tylko ja bym musiał się uzbroić. Lol, Skorpio. Ty u mnie latasz. Aha. Cieszę się. Ale ty słatem no. Na dwóch kołach jedziesz. Ja nie wiem. Tutaj są beczki. Spokojnie, miniemy je. Spokojnie, spokojnie, a tu zaraz będzie tego. Nie. Nie kracz. Spokojnie. Jakby sobie już skonek mam przyszykowane. Nie no, żartuję. Miniemy to wszystko i spokojnie. Chcesz jakąś broń? Ja? No, coś by wypadało. No, spokojnie, spokojnie, a beczka wybuchła. Przynajmniej u mnie. To masz buga. Nie, po prostu mówię, że ty latasz u mnie. To masz lagi. To chodź, ja ci mogę dać... nic ci nie mogę dać. No dobra. CZ-kę mogę ci dać. Nie, to snajper ze mnie dosyć słaby. A czy to zależy? Nie wiem. Skorpio... Nie wiem, jaki ty masz ping albo coś, ale... jeździsz u mnie bokiem. To ja nie wiem.
Nie wiem. Żebyś to widział. Nie, u mnie jedzie normalnie. No właśnie, to musisz. Po prostu mieć jak jedziesz tak prosto, nie? No to on po prostu. No nie wiem, lata lift. Mi. Bokiem mi jedzie cały czas, nie? Tokio drift. A teraz tyłem mi jedziesz. To ty masz chyba z 5000 punktów. Za dużo halucynek. Nie no, mój ping się ogranicza do 38. No to, ja mam jakieś 70-60, ale to chyba takiego czegoś nie pominął od tego stwarzać. No tak. Nie no, lewitujesz u mnie normalnie. Błąd tylko, że zatrzymaliśmy się, bo gdyby lufcik odbił w drugą stronę, to my byśmy odjechali spokojnie i jeszcze bym żył. No ale już tego błędu nie popełnimy na drugi raz. No, tylko po prostu no, ale co? Rozdzieli. Co tam miałeś? No nie no, no w sumie tam 100 coś. No i najbardziej szkoda tego. Military. Zginął najlepszy gracz. No. No bo ten, który ma 35 kafli GP i 700 ponad kili. O! Ale co, to ja go zabiję? No tak, bo ja go lałem wodą. No, ile, dlatego on nas tego dleszczy. Ile z GP za to dostałem? No, na pewno sporo. Bo zaraz, ja tam nie patrzyłem na czat, czekaj, 859 GP masz. 750 za jednego dostałem, za drugiego dostałem 1272. Za jeszcze jednego dostałem, nie, to ty dostałeś 3 GP. Ja dostałem jeszcze 2 GP i 5 GP. I 23 GP. Dla wszystkich 5. To jakoś mam 2000. Za mnie musiał dużo dostać, bo... A za siebie już ci mówię, ile dostał? To nie ty. Tak, dostał za ciebie 1272. Sorry, tak. To nie ja dostałem, tylko on dostał za ciebie. Tak, tak, bo tego... Bo ja długo grałem już, byłem tam chyba 200 minut na serwerze. Serio? Ja miałem jakieś 400 i jakiś nubek mnie zabił. Nawet nie wiem, ile zyskał. No, to opowiadałem Skorpiowi chyba ostatnio, że jakiś typek, ja patrzyłem i typek, wiesz, uzbrojony cały, lata macha czurką, nie trafił ani razu w typa, typek jakiś numek wziął sobie z paza, no. I zdjął jakiegoś głównego gracza. Ale to było, no, ale to dzisiaj było, nie? No. Ze Skorpio jak jechaliśmy tym kładem, ale... Na Grostridge go schowaliśmy, ale... Ty ja. Potem był łacowka i wszystko stracone. No to... Ale akcja była fajna. No, to coś się działo, no może będą niektóre komentarze typu, że... Nuby. No tak, ale to jest nasza taktyka. Mamy taktyka, swata, zabić i spierdolać. Tylko... Słuchaj, mamy słota, znaleźliśmy go, to robimy z niego użytek, prawda? No właśnie, więc... Nie koniec wiem, tematu. Pojazd jak pojazd. Oczywiście. Równie dobrze byśmy mogli tam przyjść na piechotę i też byśmy tego... Tak, oczywiście. No tak, bo u nas była trójka, a on by był sam. Chociaż... Oczywiście. Tam miał jeszcze swojego przyjaciela bez ekwipunku. No tak, może to nie był jego przyjaciel. Wiesz, co ja teraz mam? Lewitujesz mi nad rzeką. Yes. A teraz ścinasz wszystkie drzewa te po kolei. Tak, na pewno ścinam. W to się nie dam nabrać. Nie, ale mówię, że po prostu jedziesz, nie? Za bokiem drzewa i wszystkie, wiesz, spadają. Magda! O Jezus. Mówię takie, nie wiem, może to będzie naprawić się jak ty widzisz ze słota. Grupa DB żegna się z serwerem. No. Nie idzie im chyba, albo poszli na Ghost Daisy czy tam coś. No. Ja na tym serwie gram od niedawna, więc nie jestem za bardzo rozpoznany. A nie no, tutaj jeszcze można grać, bo widzę, że jest z 20-30 osób. A mój pierwszy kill, zdradzek, to był pierwszym killem cegła. Wow. Na arenie, byłem tam z tyłu, za radarem, tam zrespiłem się normalnie, nie? Tak, jedziemy na stację benzynową, bo jak weszłem, skończy nam się ten... Jak weszłem na serwer, nie? Patrzę w cegła, patrzę, nie? To zabijam i... I tak jakoś było. Zaraz będziemy mieli w pobliżu stację benzynową. No tak, tak. Ja mam kanister, jakby. No to dobrze, to zatankujesz porządnie, bo...
się trochę zużyło tego. Więc nie będzie mi tutaj najlepszy gracz wciskał kitu, że jesteśmy leszczami. Po prostu nasza taktyka i koniec. Oczywiście. Po prostu byliśmy lepsi. No właśnie, po drugie by było nas więcej. No. Wiesz, on... To zależy od szczęścia. Wiesz, to chodzi o to, że on by się szczycił, jakby był z całym gangiem. No tak. Wiesz, 5 osób siedzi. I wiesz, i my na, wiesz, 2 osoby, teraz... 2 na 5 i już. A teraz zamiast mostu, nie? To przyleciałeś nad torami. Daj mi wysiąść. No. Gdzie ty jesteś tu? Przez ścianę mi przenikłeś. Dobra, wyjdź z tego słota, bo będę takował. Dobra, czekaj. Te, nie mogę wyjść. No, może cię zabiję. Nie, zrobię reconnecta. Moment. Okej, już wróciłem. Miałem problemy z tym pojazdem, żeby do niego... Archik, ale ty byś mógł wejść na G, bo i tak nic nie możesz. W sumie no. I tak już jesteśmy przy... No. A nie, na szklankę jedziemy. Bo... Ale może najpierw do GZ-a, bo ja bym sobie opróżnił plecak. Dobrze, to podjedziemy. Mam cały zapełniony. Okej, niech będzie. No to przy okazji Archik ja by sobie wziął jakiś tego... Coś tam sobie wezmę. Ja to mam tylko 600 ammo do tak 9 to... Do MP5 mi się kończy ammo. Uo. Więc ja mam sporo. Bo głównie to z tego strzelałem zamiast M4. Ale straciłem jakieś 120 ammo do MP5 i 100 ammo do M4. Podczas tego całego dnia. Teraz bynajmniej ten skin body mi się nie buguje. No to dobrze, o to chodzi. Dobra, wysiądźcie tutaj już. Przy okazji też by się opłacało naprawić. Tylko koła te, słuchajcie, są jakieś takie. No ale one takie są, no nic nie poradzisz. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, idę sobie do sklepu GP, sobie kupię ten Gili 2 skin. Właśnie, ale Gili nie widziałem. A to są te zwyczajne, nie? Nie ma jakichś podmianek. No, nie wiem właśnie. Gili 2 to jest ten. No. Ten, co był na innym serwie bandyty. Aha, kupiłem go i go nie mam w ekipunku, fajny. Tak? Zaraz ci się pojawi. Na razie mam ten. Dobra, plecaków nie mam. Silnik gdzie wstawić? Tam gdzie są te? Full gas canister, painkillery, takie tam. Czy... nie, bierzemy silnik ze sobą, nie? Weźcie. A już wiem, przez co nie mogłem brać, bo miałem te wszystkie medyki, to wszystko. Ale to potniesz jakoś, czy jak? Nie wiem. Albo zostawię całość, albo mogę... Tak to jeszcze jakąś godzinę będzie trwało. No i o to chodzi. Lubię oglądać długie odcinki. Zemdla przynajmniej. Chociaż teraz jak tego będzie... Będą wakacje, no to będzie lepiej. No tak, teraz już mam więcej czasu na nagrywanie. Jezus, nie mogę się odnaleźć, to są te... No ja jeszcze tydzień będę chodził, a potem to już wystawiono, z nim to już się nie chodzi. Dobra. Co tutaj jest, gdzie są plecaki? Plecaki są tu, chyba w środkowym. Też jeszcze się nie rozpoznałem. Dobra, mamy 3 military, ja biorę jednego. Skina. Wezmę. Ja brałem tylko tam z tych ciał, co popadnie, nie wybierałem military, tylko brałem jakieś CZ-ki, bronie, a powinienem wziąć military. W sumie to co najważniejsze wziąłeś. A militar był ważniejszy, bo zobacz, tu mamy ammo do CZ-ki. No tak, tak. CZ-ek mamy 9, ale mam jeszcze lunety, nie? No. Których 8 przyniosłem. Dałem 4, mamy 500 coś ammo, a więc... Jak tam, gotowi już? No, czekamy. Ja jeszcze tylko zbieram ammo. No ja też jeszcze muszę wziąć ammo. To podjadę już tam na górze. O, ja trochę dużo do MP5 straciłem dzisiaj. Ale co poradzić, jak to moja ulubiona broń. Ej, wiesz, że potem się jakoś to zrekompensuje. Tak. Cel kamień jakoś. Dobra, to wbijajcie już. A to skiny losowo się przydzielają, bandyty, nie? Czy jest tylko jeden?
jest chyba tylko jeden. Bo Gili 2 jest normalnie ten. Tak, ten drugi skin bandyty, ten biały. Dobra, to gotowy już jesteś. Tak. Ale co? On chce ci przykupić? Tak, mam go w dupie. Ale czym? Nie, właśnie nie wiem, chyba niczym tak naprawdę. Nie, dobra, zapłacę. Siadaj, Arpalik. Dobra, i teraz jedziemy jeszcze na szklankę. Już chyba będzie koniec, nie? No tak, coś się skończy, no. Po prostu... Nie wiem... Oj, ja chyba nawet nie... tego. Na tym odcinku możemy najwyżej pojeździć po wyspach. Będzie jakiś event, ewentualnie jak już będzie większa grupa. To będziemy atakować flagę i tak dalej. To jest taki filmik reprezentujący nową grupę, nowych członków. No to jest normalny odcinek, ale też po części już w nowej odsłonie grupy. O. No, zaraz bynajmniej nie latasz. No. Nie, musiałem bawić. Bo to dziwnie wyglądało. No, ale u mnie to chociaż wyglądało normalnie cały czas. Mówię, jakbym to nagrywał, to byś się pośmiał. No tak, no. Z pewnością. Przynajmniej u mnie. Ale niestety, to wszystko normalnie. Aż takiego dobrego neta nie mam, żeby to wrzucać. No ja niestety też. Mam swój kanał, w sumie mógłbym wrzucać coś, ale... 8 mega to nie jest za dużo. No ja mam upload 1 mega, więc... Ale nie, ja mówię, że ja tego mam ogółem internet. Pobieram jakieś 500 kilobajtów. No to masz download, masz 8. To nawet upload, to nawet nie chcę się pytać. Pewnie, nie wiem ile mam. Pewnie pół kilobajtów, pewnie no. Pół mega. Ja mam około 10 do, nie wiem. Bo to należy. Jakoś tam chodzi, że tego. To się jakoś dzieje przez 8 czy coś tam wychodzi. Nie jestem pewien. Nie wiem, w każdym razie widziałem dostawców, gdzie. O, typek! No, stój, widzę. stój. Dobra. Jeszcze podejść kawałek. Czekaj. Dobra. Tu jakieś sporo towarzystwo, tam by była jeszcze jedna osoba. Tak? No, widziałem jedną osobę jeszcze. Albo mi się wydawało. Możliwe, że to zombie. Ale to był nubek jakiś, nie miał nic. Aha, dobra, to zombie już są. No ale 48 GP dostałem za niego. No to dobrze. To jakiś czas. Dobra, zabijać każdego, kto nie jest w naszej grupie i ma... Nie będzie jakiś sojuszy, nie? No właśnie, nie ma. Bo ja nie lubię patrzeć na nas, a potem pić, bo wiesz. Muszę teraz jakoś zawsze wyjechać. Zawsze ktoś się ciebie tego. O. Szybciej niż namieszać. Tak. Też od tej chwili nie przyjmujesz żadnych sojuszy grupowej. Właśnie, ale tam koleś był. Gdzie? Tam. Gdzie, widzisz gdzie tego? Gdzie jest pełno zombie? No widziałem jak koleś szedł. Jedź do przodu. Bo tu stoi... Nie. Z tyłu? Za tobą, tam gdzie jest ta grupa zombie. Widzisz? Czekaj, teraz... Tam widziałem jak koleś szedł w prawo. Czekaj, w prawo mówisz. Ale dobra, nieważne. Sam sprawdzę. Ile tu zombie zbagowanych? Ale z widów to na pewno nie wiem. Jakiś typ biega. Wento. Dobra, może tego... Nie wiem, tu w tą stronę gdzieś biegł, ale... To zombie tak tu się na innym serwie respi ten. Jak to się nazywa? Ten taki... Uważaj, bo go przejedziesz. Tam tylko 100 krwi, no to co jest? Czekaj, daj mi wejść. Zombie, mamy przyjaciela. Jest. Dobra, jedziemy tej szklanki. Właśnie Scorpio, a propos tego testu strzelania. Co wtedy nie zaliczy... wtedy tego, nie? No. No wiesz, wtedy nie mieliśmy, nie miałem okazji do... Ale już pokazałeś właśnie no poprzez jest. Ten nagranie, odcinek. No to już dość już pokazałeś. Chociaż mogłem nie lać też wodą, to i tak byś zabił. Chociaż nie, jak byliśmy przy tej szklance, był ten crazy, to... Aha, to ty wtedy tam zginąłeś. To ja go musiałem zabić. Dobra, to teraz... Ale ja przyjąłem na klatę ciosy. To może ty będziesz wjeżdżał, a my będziemy przeszukiwać tego. Tak, i tak nie mamy bo ty jesteś niezniszczony, a jest... Koleś był.
Czy to... Tu widziałem, jak się schłaził tam koleś. Dobra, to to. Chodź. Tu no, jest koleś chodź. Jakiś na dole. Szklankę przeszukał na pewno. Aha. To możesz zjechać na dół i go tam, nie wiem, polać. Zobaczyć, czy nie kampi. Nie widzę tu nic. Jakiś koleś tu był. Miał ban. Widziałem, jak złaził. To szklanki nie ma co przeszukiwać, bo jakiś koleś już przeszukał. Aha, no dobra. To słazimy. Było tutaj, nie wiem, czekaj. A ja tu jeszcze się pokręcę, coś popatrzę. To zaraz ja jakoś... To ty tam pobiegłeś? Mhm. Z maczetą? Co, nie? Aha, to jakiś typ wszedł. To jakiś typek był. Ja wbijam na górę. I to jakiś uzbrojony. A no to mówię, to jest ten, co zeszedł. Ale to on nie wbił do szklanki. On poszedł w stronę, tak jakby, tak jak my jechaliśmy. Aha. Dobra, czek. Bo widziałem, że biegł z maczetą. To właśnie, mówię, to ten, co ze szklanki, co przyszedł o szklankę. Oj, czekaj. Dobra, to nie wiem to. Zamiast M nacisnąłem, no to wizro i blaga miałem. No to skoro już szklankę przeszukał, myślę, ale można go jeszcze poszukać. No i patrz. Co za skambak. Czekaj. Stój w miejscu, skorpio. Jest. Bo znowu mi się skin buguje. Kurde no. Dobra, teraz. Proszę, trzeba się odkleić, nie mogę zmienić. Odbij teraz w prawo. No bo on w sumie to... Gdzieś się tu kręci. I teraz w lewo. No dobra. Może źliwe, że szuka skate. Nie widzę nic. Że ja bym wejść na jakiś dach i sobie pokampić. Ale to dobra, pusto. Dobra, pusto jest tutaj. Jeszcze możemy zobaczyć tym, przy medyku. Okej, okay, to może już skończymy jednak. Jeszcze komisariat chodźmy zobaczyć. A, no dobrze, bo nie sprawdzaliśmy. To na koniec sprawdzimy i następny raz to zajmiemy się tymi wyspami. No, no. To byłoby dobre. Dobra, to już bliziutko. Kili trochę, bo zatruwaliśmy trochę życie innym graczom. No, tak no i o to chodzi. To powiem, trzeba im nie pozwalać. Okej. Okay, samowolk. Jak to nic. Śmiałbym się, gdyby to był jeszcze jeden slot. No ja też. Ale nie ma nic. Pewnie już pozabierali, ale akurat to był tego. Szczęśliwy traf. No to tu już skończymy. No to podsumujmy odcinek. Były akcje przy Arei. Ja zdobyłem 5 kili i kilka GP. No ja mam 2 kile. Ja tylko jeden, na bogato normalnie. Ale są pojazdy, 2 swaty i dalej ten... Amo do zetek, zetki. No to szczerze mówiąc odcinek całkiem udany, nic się w ogóle... No tylko tam Archaik zginął raz, ale to... Emocje, ale to już dobra. No wiadomo, no w ferworze walki, no to... No to, no jak kampery jest tego. A no miejsca w swacie jest... Są tylko 2. No to dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i jeżeli wam się spodobał, możecie wyrazić opinię w komentarzu. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka. Tak, no. Będzie za tydzień, równo o następną niedzielę. Gdzieś o tej samej porze powinno też być nagrane i wysłane. No i to by było na tyle. Trzymajcie się na razie, no. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi, to pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Skorpio. Tak, o tym nie powiedziałem, bo już bym zapomniał. I w opisie macie szablon podania z odpowiednimi wymaganiami do mojego klanu. Potem po rozpatrzeniu podania sprawdzę wasze umiejętności komunikatywne, jak i takie bardziej... bojowe. O. No tak, no i przede wszystkim zgranie. Tak. Z dajcie lajka i wstawcie komentarz.
Dobra, to tutaj zaparkujemy pojazd i do domu wbijamy. Dobra, trzymajcie się, na rajwie, yo. Cześć.